No cześć, ale super, że jesteście. Chodźcie na kawę, bo na pewno zmarzliście. Już się bałam, że się nam nie uda spotkać. Ale super, że jesteście. Chodźcie dalej. Cześć. Cześć. Już się chcesz przywitać? Dzień dobry. No to co? Ej! To co? Kawa? Najpierw musicie umyć ręce, więc zapraszam do łazienki. Gdybyście naprawdę wpadli do mnie na kawę, to w pierwszej kolejności bym was uściskała, a potem bym wam powiedziała, że musicie umyć ręce w łazience, a potem bym was zapytała o to, jaką kawę albo herbatę pijecie. I z uwagi na to, że tamtą część niestety muszę pominąć, to sama sobie zrobię kawę. Wiem, że ten film nie jest namiastką takiego prawdziwego spotkania, ale no, nie mam innej możliwości. Nie mogę usiąść na kanapie i zapytać was twarzą w twarz, jak wam minęła podróż, czy nie zmarzliście, jak się wam podoba okolica i czy błądziliście. Ale mój limit marudzenia w roku 2020 został już zdecydowanie przekroczony i przynajmniej teraz nie mam zamiaru marudzić na te wszystkie ograniczenia, które nas dotyczą. Ach, po prostu przy okazji tych domowych kadrów, takich świątecznych, bardzo minimalistycznych, przynajmniej tak się starałam, żeby było bardzo minimalistycznie i mimo wszystko naturalnie. Przy tej okazji chciałam wam złożyć najlepsze życzenia i podziękować za ten rok, który właśnie mija. Próbowałam te życzenia nagrać tak, żebym patrzyła w obiektyw i w ekran, ale niestety jakoś strasznie do tego podchodzę emocjonalnie, a no to miało być śmieszne i krótkie wideo, a już i tak się zrobiło to wideo bardzo długie, ale z uwagi na to, że nie mogę Was zaprosić na kawę i nie możemy tej kawy wypić twarzą w twarz, no to przynajmniej możecie w tych kilku kadrach zobaczyć to, jak nasz dom będzie wyglądał na święta i w jakich okolicznościach my te święta spędzamy w towarzystwie naszych dwóch kotów, które, no cóż, nie mogę powiedzieć, żeby się przełożyły jakoś do porządków przedświątecznych. Raczej właśnie tak spędzają swoje dni. Więc dla Was wszystkich na te święta najlepsze życzenia, żeby nie było gorzej, a żeby było tylko lepiej, żeby się Wam spełniły marzenia, żebyście mieli wokół siebie Waszych najbliższych i żebyście zawsze mieli czas na dobrą kawę. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Przynajmniej widać, że nie oszukuję i że to jest naprawdę ten sam kubek.